Cześć, tu Flipiński i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w League of Legends. Jesteśmy po patchu i mamy tutaj sezon trzeci. Znaczy, przed sezonem na razie to są oficjalnie. Wow, co się stało z moimi pocjonami? Dobra. No i teraz tak, mamy tutaj szaleństwo, jesteśmy w nowej dżungli, nie mam pojęcia co się dzieje. Myślałem, że ludzie wyjdą, bo przeciwnicy mają tutaj jakiś dziwny team, chyba dwóch nam idzie, nie wiem. O, i tutaj Janna ma biscuit. Uzyskuję sobie ciasteczko, spoko. Masterki jakie mam? 0, nie, mam 9.21.0. Na razie nie znam perfekcyjnego buildu pod tą dżunglę. Wiem, że powinno się zacząć z tą machete. To się coś robi z tym? Nie. Mogliśmy zinwajdować tego Amumu. Wow, widzimy tutaj nowy interfejs generalnie. To jak komu się podoba, ja ten sklepik pewnie się ogarnie z czasem, także nie będzie jakiejś tragedii. Zobaczymy. A, nie wiadomo jak silne są te wilki. Powiem wam, że to jest moja pierwsza gra. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś totalnej tragedii. Wow, jest różnica, bio. Skubane wilczki. Dobra, teraz nie można pulować. Teraz od razu nie bije. Widzicie? No, nowa dżungla. Strong. Dużo, dużo, dużo zmian. Nie wiem za bardzo jak będzie z tą maczetą. Nie wiem, nie znam nawet jakiegoś mojego buildu. Nie mam na razie pomysłu. To moja pierwsza gra, jak mówię. Wow, silne to wszystko. No. Nie no, ale to kwestia czasu. Nie wiem jak szybko się respią jeszcze te moby w tej dżungli. Ale co, się jakoś idzie. Wziąłem na razie Udyra, jako że jest safe pickiem. Safe pickiem, czyli powinienem nim dać radę po prostu. Następnie kupimy chyba jakieś buciki. Będą potrzebne. A tutaj na razie wszyscy i tak zaczynają buty. Podpionki. Ile mamy tego buffa? Dobra, mamy już czwarty. 3.39 to słaby czas moim zdaniem. Powinienem to zrobić jakoś wcześniej. Ale nie no. Nie ma też tragedii jakiejś. Pamiętać trzeba o tym, że to moja pierwsza gra. Początki bywają różne. I o co chodzi z tym magicznym sklepikiem? Wydaje mi się, że tak, jakieś ninja tabi będą tutaj dobre. Dobra, i kupimy sobie jeszcze Claw Armor. Wow, First Blood. Ładnie. I Orianna, a to Orianna Support. Dobra, mamy już Claw Armora. Nie polecam. Aha, sklep ma mniejszy zasięg. Świetnie. Nie polecam tak czekać, ale tam te 10 golda, a boję się tutaj o to moje junglowanie całe. Dobra, możemy wpaść na jakiegoś gonka. Crazy. Wow, mam czwarty level. Czyli jestem na równo z midem i topem. No to jest szaleństwo moim zdaniem. Zrobimy sobie tutaj szybko, bo mamy smite'a. Dobra, i wbijamy tutaj na tego śmierdzącego Rengara. Dobra, wbijamy na niego. Dawaj, synek. No Lee Sin! To się nazywa prawdziwy ogar. Dobra,
Dzięki, stary. Okej, nie będzie mnie więcej na topie. Nie wiem, napiszę mu maila następnym razem. Oj, ci ludzie. Wiem, że sobie tam las hitował, ale kurde, tam nic nie zostało, powinien spokojnie się wbijać. No ale na razie nasz team sobie radzi całkiem spoko. Powiem wam, że... Wow, ten X jest całkiem spoko. Ale już się z many wypstrykałem, to jest właśnie efekt moich supermasterek. Dobra, polecimy w Gragasa. No, można coś spróbować tutaj poklinić. Tylko Gragasa jest ciężko zgankować, bo on ma swoje E. No ale trochę go podbijam. No sorry, że to będzie na razie jakaś lame gra. O proszę, proszę. Masz mistrzynię zdechu. O, Rengar ma 7. Szaleństwo. No jako, że bot sobie dobrze radzi, to niestety. Reszta nie ma już tak pięknie. Co my tutaj kupimy? Ja nie mam pojęcia na razie. All item, attack speed. Kurde, nie mam pojęcia. Do not deny your instincts, summoner. Wow, nie mam many, naprawdę. No ale wiadomo, że nawet jak nas inwajdują, to sam tam nie mogę pójść. Mogą mnie za to zabić. Dobra. No, powiem wam, że nie mam pojęcia za bardzo, jak tu się budować. Dobra, kupię potka i wrócę tutaj później. No to fajny hybrydowy item. Wydaje mi się, że to może być dobre, ale to jest strasznie drogie, 2800. Attack damage, attack speed, movement speed, cooldown reduction, tenacity, w to sobie polecimy. No na pewno to nie jest najlepszy wybór. Jak ktoś ogląda za jakiś czas mnie, to... Haha. To nie ma coś chyba. No ale cóż. Początki bywają trudne. Tutaj piękna farma Lissina właśnie idzie... Robi popa. Ale mistrzynia musi sobie zrobić w rejestrze. Dobra, ja żyję. Może przeżyję. A nie, nie mam many, świetnie. Wow, to są League of Dodge. No. Problem? Czy tutaj padnie jeszcze ten synek? A, może nie spadnie. Uciekł. No, ale to było dobre. Proszę mi tu nie zaprzeczać. Dobra, polecimy w to, ale nie wiem, czy to jest dobry item. Nie, no wiecie co, zbudujemy się pod tanka. Jakiś generator golda potrzebuje. Ciekawe, czy są takie itemy. A może coś z tym zrobimy? O, to jest pomysł. Damage dealt to increase. Dobra, kupimy sobie to. To jest taki filozofer z maczety, powiedzmy. Tak mi się wydaje.
No, to powinno być w miarę okej. Wow, pani Lee Sin. Dobra, chyba uratowaliśmy tego Lysyna. Całkiem fajny ten i tam Zephyr to było, czy co? A, już zgubiłem, ale to był chyba Zephyr, ten co przed chwilą pokazywałem. Mało gankuję, ale nie bardzo mogę na midzie Gragasa. Wpadniemy na bota, ale tam chyba sobie dobrze radzili. Tak mi się wydawało. Nie no, Miss Fortune jest 4-0, no to bitch please. A z tym, wiadomo, Lysynem jakoś tak średniawo mi się współpracuje. O, taka ładna farma. Proszę. Nie, zbudujemy się pod totalnego tanka. Ale bardzo fajne, te tanki są, nowe. Wiem, że są wardy z jakiegoś itemka też. Kurde. No i przed następną grą będę musiał tutaj wiele poczytać. Czekaj. Ja chciałem zgankować botlane'a. Gdzie jest Lux w ogóle? A, Lux jest w bazie. O, ale podoba mi się to, że levele są w miarę wyrównane. Nie licząc... A, tak. Nie licząc tego, że Rengar ma jakiegoś tam killa. Nie, na trzech na bocie to się nie dało nic zrobić. Czemu ten Lee Sin ucieka jak puszuje jego top i dostaje farmę? To jest jakieś dziwne. A może on sobie nie daje rady z Rengarem, który jest jednak troszkę OP moim zdaniem. Ale przytrzymamy mu tego topa, żeby on go nie wziął po prostu. Ja jestem genderem i nie mam takiej kozackiej farmy jak on. No, ale czemu on się wpakuje w trzech jakichś? Dobra, przynajmniej ucieknie chyba. Ale Lee teraz jest strasznie w plecy w stosunku do tego. A, ten do orange shieldy jakieś. Nie mówię, że to może być złe oczywiście. Na razie nie mam pojęcia, co tu jest dobre. Ale jest po prostu zaskoczenie. Okej, mam smite, możemy zrobić spoko smoczka. Smok pewnie też dostał buffa na 100%. Jak jest nowa dżungla. Dobra, 6-20. No, so close. Wow. Dobra, nie zabiję dwóch. Wow, chyba. Dobra, lepiej tutaj zamiast chasować tego typa, nie? Pomagamy dół. Dobra. No, nasz AP carry garnia kile, także jest fajnie. No ale właśnie, panowie, ogarnijcie swoje linie. Dobra, nie ma Gragasa, to sobie spuszujemy to. Ach, chyba Lux trochę... Jak nowy patch nie ogarniam, napiszę kumplowi. Dobra, ja się tutaj cofnę i teraz znowu nie mam pojęcia co kupię. O, to jest dobre, 1600. No świetnie, a nie, mam potionki, mogę je sprzedać. To świetnie, że mam jednego. 25 sekund, kurde, ale
Wiem, że tak nie wolno robić, to jest beznadziejne i kradną nam Blue Buff, ale... Ale ta gra jest, powiedzmy, testowa. No ale to powinien być całkiem spokojny tam. Dobra, już do was biegnę. Wow, wow, naprawdę popadali tam. Czemu nigdy nie ma Lissina na topie? Przecież ten Rengar zaraz wejdzie na Nexus. O, patrzcie co mam. No, zamiast właśnie mam tutaj budki, no teraz jestem dosyć tankowaty. To jest bitowo. Dobra, trzeba iść na tego mida. No, tutaj jest jakaś tragedia. Wow, tak bardzo nie ogarniam. Dziwne ma jakieś buciki. Patrzcie. Wow, wow, panie Rengar. Jak to pan boli? No kiepsko. Ten Rengar jakoś strasznie bije przeciwników, znaczy moich sojuszników. Sklepał nieźle. No nie mam to bardzo pojęcia, co tu się dzieje. Gdyby jakieś resy kupiłbym chętnie. To jest Magic Resist. Co z tego można zrobić ciekawego? Można cały czas wiec Enda zrobić. Movement Speed Magic Resist Ability Power, to na pewno nie chcę tego. Dobra, kupimy sobie to. Na razie. Nie no, szalona gra, ale powiem wam, że poziom się nasz, wszystkich tutaj, moim zdaniem nieźle obniżył. Ta Riana jest supportem, że powinien ją zaciupać lotno. No dobrze, wyskoczymy na killa. To co, może jakiś push, bo odstajemy się. Nie no, nie ma push. A, smog za minutę. No dobra. Dobra, to ja odpuszuję tego topa. Nie no, poziom się na razie nieźle obniżył. Ja też jakoś tak jestem w plecach, aczkolwiek mam sporo minionków. Nie no, nie wiem co tu się dzieje na razie. Sorry za niski poziom. Jeśli ktoś oczekiwał, że tutaj mogą się czegoś nauczyć, to jest jeszcze wcześniej. Wow. Nie, bitch please, jestem udyrem. Dobra. Take dragon. Take to top. No ale czemu tu Lissin idzie? Ja cię nie potrzebuję, stary. Dobra. Ten typ nie ogarnia. Poszedł sobie zrobić w najlepszym momencie golemy. A my nie mamy tam Pink Warda, także kiepsko trochę. Dobra, trzeba to wywalić tą farmę.
Kurde, nie mamy tam wardów, nic nie widzimy. Sorry. Na pewną rozgrzyweczkę nagram. Tak, będę to cokolwiek ogarnię się. To tak właśnie supportu, że Miss Fortune przyszła. Jeszcze ten Rengar bije kosmicznie, przecież on sobie może robić co chce. To jest tak durna postać. Nie bardzo wiem, czy to jest dobry moment, żeby upgrade'ować buciki. Dobra, mam trochę pieniędzy, to sobie kupię takie buty. O, wydaje mi się, że nieźle przegrywamy. Ale jest sporo mojej winy, jakoś nie gram dobrze nawet, ani nic. No, to było słabe. Oni mają tutaj warda, więc... Ale tutaj jest ten synek. Nie ma co. Jakaś szybka się wydaje. A, ona ma też boost swoje, dobra. Miss Fortune powinna brać teraz red buffa. Jest w miarę nafidowana, no jest, ma słabą troszkę farmę. A Ez, no Ez też jest nafidowany, także niedobrze. Ten Rengar mnie wkurza, to jest tak durna postać. Niepotrzebny ten ult nam przydałby się bardziej w tym fajcie, żeby wykopać jakiegoś amumu czy coś. No okej. Okay. No dobra. Możemy coś tutaj próbować klinić teraz. Kiedyś to puszczać wieże bardziej. Dobrze, dobrze. No właśnie, po prostu zamieni się w czołga i będę osłaniać Miss Fortune, to jest mój plan na tą grę. Tylko kurde wardów nie ma. O, szaleństwo, co? Dobra, chciałbym złożyć Frozen Hearta. Wow, jak to dziwnie się teraz składa. Cooldown Reduction, a to... Dobra, to chcemy. To polecimy sobie dwa takie. Zaczniemy od tego chyba. Minuta do Dragona. Okej. Okay. No właśnie tak trochę szybko mi się wydawało. Ale bardzo fajnie, lubię takich ludzi, którzy supportują.
I no, robią to dobrze, tak jak tak jak ta Janna. Bo ważne jest właśnie, żeby to wszystko zapisywać, te wszystkie timery. Które my się jakoś tak nie możemy tutaj... Straszny chaos panuje moim zdaniem. Tutaj Lee Sin zawsze gdzieś biega, ja robię jakieś głupoty. Rengar biega, zabija. Chyba nie wyszło aż tak 2 za 1, dobra, wyszło bardzo słabo. Wow. Uważajcie, bo na przy waszych pierwszych grach w tym sezonie poziom się strasznie obniży. Jeszcze się tak trochę skupiam na komentarzu. I zazwyczaj na rozgrywkach tych tutaj nagranych nie gram jakoś tak super dobrze. Nigdy nie gram super dobrze, ale nie gram jakoś tak jak na solo queue. Powinniśmy zrobić teraz właśnie smoczka. Ale tam sam nie mogę pójść. A dobra. W ogóle nie mam żadnego warda, więc trochę ryzykowny jest ten smok tutaj. Zabijamy tutaj Oriannę. No, an Uderam Helsyn. Gdzie jest moja asysta? Ale powiem wam, że można się trochę nawet farmić w tej dżungli. Bo to chciałem przetestować farmerskich dżunglerów. Także Szywanka teraz powinna mieć dobrze. Tutaj chcielibyście smoka na musy, co? Wiem, tutaj musimy czekać na Miss Fortune. Co Miss Fortune ma? Ma całkiem spoko dwa itemki. No, S też mam całkiem spoko dwa itemki. No, ale zobaczcie moją farmę. Nieźle jak na junglera, co? Nie no, za dużo nie pomogło niestety. Ale ważne jest teraz, żeby jungler moim zdaniem nie był takim tanko supportem, tak jak Maokai, Nautilus, Alistar, to jest okropne. No tak, niestety jeszcze Red Buffa bierze. Dobra, mamy Miss Fortune. Wow, szaleństwo. No, laser! Dobrze. No, to było ogarnięte. O, zgadnij, co tu jest. Dobra, już tamtej się nie zgadnij. No i pierwszy się bierze. Ja muszę zniszczyć te wieże. Boże, co ja gadam. Te duszki. Zresztą mnie denerwowały. Ej, zróbmy barona teraz. Właśnie. Co zrobią na Gragas? Przyjdzie S, to może być
straszna. To nie wiem jak silny jest taran, dlatego to trochę jest ryzykowne i... Często ma głupi pomysł, no ale jak było faktycznie u nich trzech... Tutaj mumia coś czyni, ale... Ja bym chciał mówić, że... Dobra. No, udało mi się smite w bardzo ważnym momencie. Okej. Trochę się zdygałem, że wyjdzie jakiś fail, ale... Wow, tutaj chase'uję. Chaser is gonna chase. Okej. Okay. Głupie z nim. Dobra, mały kopcze. Ja mam pierwszego killa. Pięknie. Dobrze. O, i starczy mi dzięki temu na Frozen Hearta. Już jestem w bezie? Wow. No, mamy Frozen Hearta. Także jakaś ładna aura dla teamu. Spokojnie, wezmę to, nie dam nic Kisinowi. Ale fajnie, że teraz będzie można budować ciekawiej te wszystkie postacie. Nie będzie milion armora i tyle. Tak jak na przykład Lee Sin teraz będzie naprawdę opłacało się robić pod AD na tym topie. Tak samo Udyr był sprawny tankiem. Chociaż nie, no Udyr nadal wydaje mi się, że będzie dosyć podobnie budowany. A na przykład powinien Mastery teraz AD powrócić. AP też powinien być trochę lepszy, bo czasami to... Kurde. Ej, ten Tygrys teraz coś zbije. Nie zrobię. Ale nie chcę, żeby wrócił Tygrys. W sensie nie lubię, jak Tygrys jest lepszy. Bo Feniks to jest mistrzostwo jednak. Spróbujemy tymi sportem tutaj. Nie no, szaleństwo. Dobra, ja bym to planował coś tutaj niszczyć. Looks left blue. I tak, kurde, zostajemy tego barana na ziomę. Chciałbym coś wygrać. Nie wiem co tutaj... Straszne szaleństwo, tu jakieś magiczne słuka ludzie robią. Miss Fortune się tam wysuwa. A Miss Fortune ma już ładne 3 temki. Także postaram się ją osłaniać w jakimś teamfajcie. Masz? No i wszyscy leżą. To co? Ace. Ace 5 za 0, także... Świetny wynik tutaj. Janna mnie fajnie uratowała. No i teraz pushujemy Lightfall. Nie no, wszyscy są na razie krzyki. Nie. Co, puszujemy na razie report Oriana. Nie no, Oriana chyba spoko gra, chociaż nie. Zrobiła sporo takich małych błędów, że dawała się zabić, no ma 10 stealth. Ale dobra, pięknie mamy tutaj inhibitor. No, powinniśmy się wrócić, wydaje mi się.
jesteśmy trochę na low, a Baron na przystanku. Więc proponuję tutaj cofkę. O, ładna Shurelia. Ten się jeszcze zawiesił przez chwilę. Co za ziom! No dobra, to jest Lee Sin, także to ten typ ucieknie chyba. Nie, 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 moim zdaniem cofka. Fuck. Dobra. Rengar będzie w krzakach pewnie. No dobra, Shining Sprayera. Niech ucieka. Dobra. Kupię sobie Wits Enda, bo tak mi się podoba. Wits End jest dobry chyba we wcześniejszej fazie rozgrywki. Teraz to bardzo słaby wybór. Chętnie polecam, ale nie mam pojęcia, co tu się dzieje, jak już mówiłem. I Sorcio fajnie mnie cieszą. O, a Momo ma prawie te same itemy. O, filozofer, nie mogłem go znaleźć. Właśnie w tym sklepiku nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, gdzie co kupić. Nie, do Barona jest jeszcze trochę czasu. No, świetnie, że tutaj Lux robiła swój tajny push. No okej. Nie no, to jest nafidowana. Ale wydaje mi się, że teraz opłaca się iść w penetrację właśnie te Last Whispery. Widziałem AD Carry budują Duck Cleavera i Last Whispera, żeby jakiś kozacki damage robić. 30 sekund? Wow. Jak ten czas szybko leci. Nie no, sporo spuszowaliśmy to w sumie. No, wardy są potrzebne. Okej. Dobra, to sobie odpuszczymy. Przed robieniem Barona właśnie dobrym pomysłem jest spuszczowanie jakiejś tam linii. W miarę możliwości oczywiście to zależy od gry. O, i widzimy pięknie tam Gragas, Yamu na bocie. Miss Fortune i Lux w bazie, no to kiepsko trochę. Nie no, to nie ma takiej opcji, wydaje mi się. Chociaż może go sam soluję. Nie, jakoś idzie, nie? Dobra, cofam. Dobra, powinniśmy pójść razem, nie powinienem odpaniać ten sportu. Wow, jak dostali... Jaki damage robi fajny. Ten tutaj szaleństwo. No mi... ten... zabić go. Dobra. Wydaje mi się, że możemy po prostu już skończyć tą grę. Bez żadnych baranów. Wystarczy tutaj. No. No ale dobra, to by chyba było na tyle. Nie wiem, czy zasłużyłem sobie na to zwycięstwo, nie wiem. Ale... Dobra, pierwszy gry. Może jakiś taki komentarz co do tego update'a. Naprawdę niezłe szaleństwa. Naprawdę można fajnie urozmaiciło tą grę. No i co? Dzięki i do usłyszenia. Cześć.